zbadał moje geny. Tak. Totalnie podał mi na tacy, jak mój organizm funkcjonuje, no to to musi być prawda. Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Cześć Olga, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę Cię tutaj gościć. Już rozmawiałyśmy i w pytaniu na śniadanie, i na Twoim live'ie o Twojej historii. I co, może powiedz kilka słów na początku o sobie, bo też chciałabym wiedzieć, kim jesteś, czym się zajmujesz. Ja wiem, ale nasi słuchacze, żeby też wiedzieli, żeby mieli może perspektywę na całą sytuację i... No i właśnie. I proszę, proszę teraz oddaję Ci głos. Jasna sprawa. Dzień dobry w ogóle, cześć Dorotko. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać i porozmawiać o tak ważnym temacie. Nazywam się Olga Jankowska, jestem aktorką, muzykiem, bardziej wokalistką, tekściarką. I myślę, że to są najważniejsze moje zawodowe aktywności. Oprócz tego mam 28 lat, nie wiem, czy ktoś powinien to wiedzieć, ale jeszcze jestem przed 30, więc mogę mówić. Po 30 pewnie przestanę. No i tyle. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które mogę sobie powiedzieć. A, może jeszcze dodam tylko, że jestem ambasadorką akcji społecznej, projektantki sukcesu i tam właśnie no, mówimy sporo o tym, żeby kobiety też nie bały się mówić o swoich sukcesach. Nie tylko dowodowy. Super, super, super. Cieszę się, no i ty też ewidentnie się tego nie boisz. Ale tak, ale dzisiaj się spotkałyśmy po to, aby porozmawiać o twoich zaburzeniach odżywiania, właściwie o zaburzeniach odżywiania, których doświadczyłaś w swoim życiu, natomiast teraz myślę, że się utożsamiasz już z tym, że jesteś po prostu zdrowa i jesteś ozdrowieńcem w zaburzeniach odżywiania, prawda? Tak. W ogóle to jest ciekawe w ogóle przyjąć do wiadomości, że się miało zaburzenia odżywiania, bo ja nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób, prawda? Najczęściej jak mówimy o zaburzeniach, to myślimy o anoreksji, o bulimii. Ja na szczęście uniknęłam tych schorzeń, natomiast tak jak mówisz, to sposób, w który ja się odchudzałam, na pewno nie był zdrowy, więc super, cieszę się bardzo, że jestem już po tej dobrej stronie, że tak powiem. Tak, zdrowa. Myślę, że to po prostu można nazwać tutaj śmiało zaburzeniami odżywiania, bardzo restrykcyjne podejście do siebie i trwanie w deficycie przez wiele, wiele lat. A tak jak wiemy, u Ciebie było podobnie, no ale to może zaczniemy w takim razie od początku. Jak wspominasz te pierwsze, jakby w ogóle co się przyczyniło do tego, że zaczęłaś się odchudzać? Bo od tego się zaczęło, prawda? Tak, to jest w ogóle chyba najgorsze, bo jakby jak to się zaczęło właśnie jest chyba najsmutniejsze, bo to jest trochę tak jak spalenie papierosów, prawda? Nikt normalnie nie chce spróbować, nie chce palić, ale jednak próbujemy, a później już tkwimy w tym nałogu i się zastanawiamy dlaczego. I to było tak samo. Ja zupełnie nie miałam potrzeby się odchudzać. Byłam zupełnie szczupłą dziewczyną. Ale pamiętam, że wtedy już pracowałam chyba około pół roku w serialu. W serialu Barwę Szczęścia. I więc zaczęłam trochę bardziej, trochę inaczej na siebie patrzeć, bo czułam, że jestem oceniana. I to poczułam jakby mocniej, bo wiadomo, że wszyscy jesteśmy oceniani, ale tutaj jakby to się nasiliło, to zjawisko. Oraz zaczęłam właśnie naukę w liceum, byłam w zupełnie nowej szkole i miałam wrażenie, że po prostu wszyscy wokół mnie się odchudzają. I jeszcze pamiętam, że był taki moment, bardzo ważne. Ja generalnie mam taką osobowość, mam nadal, że jak się bardzo emocjonuję czymś, coś przeżywam, to zapominam jeść. Czy teraz już po tej całej historii oczywiście pilnuję się bardzo i niezależnie od stresu regularnie mam posiłki, ale kiedyś było tak, że moja reakcja była taka, że po prostu z tych emocji zapominałam. I pamiętam, że jakoś chyba 3 dni mi się zdarzyło, że ktoś mnie zapytał właśnie
czy nie jestem głodna, czy idziemy coś zjeść. I ja sobie wtedy nagle zdałam sprawę z tego, że nie jadłam od 3 dni. Naprawdę, że czymś tak się emocjonowałam. I pamiętam, że później wszyscy, i jakby jakoś straciłam pewnie wodę po tych przez te 3 dni i uwaga na to. O, Olga, że to schudłaś. I pamiętam, że wtedy mi się taka lampeczka pojawiła, że jakby, ha, czyli co, że wcześniej nie wyglądałam dobrze, że może powinnam była schudnąć i tak dalej. No i od tego się zaczęło. I oczywiście to było ponad 10 lat temu, więc nie było dostępu, czy był dostęp do internetu, ale nie było dostępnej takiej wiedzy, jak to zrobić zdrowo. No i jak to robi każdy amator, który nie wie, jak się zabrać za schudzanie, po prostu stwierdziłam, że przestanę jeść. I to trwało parę dni, chyba 5 czy 6 dni, aż w końcu zrobiło mi się tak słabo, że prawie zemdlałam. I tak się skończyło to pierwsze głupie odchudzanie na zasadzie niejedzenia w ogóle. To powiem ci, że jak na początek, to poleciałaś grubo. Bardzo grubo, ale wiesz, perfekcjonizm, prawda? Jak już odchudzamy, to na całego. A poza tym to, co powiedziałaś, że w momencie, kiedy faktycznie od razu zaczęłaś dostawać jakieś komplementy, no to to może być czynnik, który od razu sprzyja takiemu kreowaniu i kreowaniu uzależnienia też od odchudzania i od tych komplementów, które nagle się pojawiają. No. Tak, zgadzam się. Tym bardziej, że dorastając raczej byłam dziewczynką, która raczej się chowała, jeszcze jakby ukrywała, nie wiem, swoją kobiecość, dziewczęcość, bo ja wolałam grać w piłkę, lubiłam z chłopakami na przerwach kopać piłkę bardziej niż, nie wiem, rozmawiać o paznokciach i tak dalej. Jakby nie utożsamiałam się tak bardzo z tą dziewczęcą częścią siebie. I to było ciekawe, że to nagle jakby nie zwracałam uwagi za bardzo szczególnie na to, jak ja wyglądam, a później nagle to się zmieniło, kiedy właśnie zaczęłam pracować jako aktorka i tych komentarzy było coraz więcej. I tak jak mówisz, po prostu to zaczęło kreować taki schemat myślowy w mojej głowie, że coś było ze mną nie tak i że muszę jakby pewien standard utrzymać. I to rzeczywiście jest przerażające, że coś taki mechanizm się tworzy w głowie. I faktycznie bardzo podoba mi się to, jak powiedziałaś o tym trzymaniu standardu. Czyli musisz teraz robić wszystko właściwie, żeby utrzymać to, co jest teraz, no bo teraz ewidentnie jest lepiej niż było wcześniej. Dokładnie. Kontynuuj. Okej, no chciałam przejść do kolejnego pytania, ale jeżeli jeszcze masz coś do powiedzenia, to zapraszam. Nie, na razie poczekamy pytanie. Czyli miałaś moment tego pierwszego bardzo intensywnego odchudzania i co właściwie było dalej? Czy zakończyłaś się, czy zaczęłaś kombinować znowu w jakąś stronę z dietami? Na pewno wiedziałam, że ten pierwszy sposób nie jest do utrzymania na dłuższą metę. Pamiętam jeszcze właśnie, jak podczas tego tygodnia, jak wracałam ze szkoły, to chodziłam wcześniej spać, żeby jakby przespać głód. Było po prostu straszne, jak teraz o tym myślę, ale miałam lat 16, myślę, że kompletnie nie wiedziałam, co robię. I ja wiedziałam, że to nie jest coś, co jestem w stanie jakby utrzymać na dłuższą metę. Więc po prostu pamiętam, że wtedy się troszeczkę dopytywałam koleżanek, co robią i jakby trochę w gazetach coś znalazłam. I pamiętam, że oczywiście standardowo to było wyrzucenie na przykład chleba z diety, czyli jechałam. Moje paliwo to było po prostu, nie wiem, pieczywo ryżowe, w sensie wafle ryżowe zamiast pieczywa. Jakby kombinacje, tak? Unikanie słodyczy, po prostu wszystkiego, co wtedy głównie się mówiło, że jest tuczące, a wiem, jak zresztą do tej pory węglowodany chyba mają najgorszą sławę w tym temacie, już obecnie jest to dla mnie niezrozumiałe, ale tak wtedy było. Więc wiadomo, unikanie właśnie ziemniaków, pieczywa, makaronu, a potem pamiętam, że pojawiła się moda na dietę białkową, dietę Dukana, i pamiętam, zaczęłam ją chyba w drugiej klasie liceum już
i to było okropne 1,5 roku. Jeszcze wiedząc teraz, co wiem, czyli ile to, że mam czas? Przepraszam, ile byłaś na Dukanie? 1,5 roku. O Boże. Strasznie długo. I ciekawe jest to, że teraz wiedząc, że mam nietolerancję laktozy, to naprawdę robiłam sobie straszną krzywdę. Tak, to była najgorsza dieta ze wszystkich, przynajmniej dla mnie, bo wiem, że są osoby, które na przykład czuły się na niej całkiem dobrze. Mm-hmm. Mój organizm ewidentnie potrzebował węglowodanów i ja pamiętam, że byłam strasznie rozdrażniona. Nawet do tej pory zastanawiam się, jak to wpłynęło na moje ówczesne relacje, mm-hmm. Bo pamiętam, że właśnie, że miałam bardzo duży problem z taką radością po prostu z życia, bo byłam cały czas rozdrażniona i naprawdę myślałam dużo o jedzeniu i pamiętam, że często było tak, że właśnie byłam na tej diecie, utrzymywałam ją, a później na przykład miałam ogromną ochotę na słodycze, tak? Co teraz jest dla mnie zrozumiałe, że po prostu chciałam tej szybkiej energii. Ale miałam jakieś głębokie przekonanie, no bo tyle osób na tej diecie schudło wtedy, to naprawdę był taki głośno, że dużo się było, był boom na to. Więc znowu miałam poczucie, że coś jest ze mną nie tak, że dlaczego to na mnie nie działa, dlaczego ja nie mogę schudnąć na tej diecie. I tak naprawdę ja na niej może nie przytyłam, ale chociaż może przytyłam, już nawet nie pamiętam dokładnie, ale na pewno moje ciało zaczęło się zmieniać, puchnąć i, i jakby z czasem było coraz gorzej i ja miałam poczucie, że dlatego, że ja nie robię tego dobrze, więc coraz bardziej jeszcze... Podkręcałaś śrubę. Dokładnie, zamiast po prostu pomyśleć, że może ta dieta nie jest po prostu dla mnie. Też, ale też sobie tak myślę, że wtedy, w tych czasach, kiedy dieta Dukana wiodła prym, to mimo wszystko świadomość żywieniowa była bardzo niska. I bardzo. Kto by wpadł na to, że puchniemy przez to, że mamy zbyt niską dostępność energii, albo że po prostu wykluczamy węglowodany i organizm z tego nadmiaru białka, no bo dieta Dukana mimo wszystko to było samo białko praktycznie, prawda? Plus tam jakieś warzywa później z tego, co kojarzę. No ale mimo wszystko, no ilość białka na tej diecie i tak przyczyniała się do tego, że organizm sam musiał to białko później w procesie glukoneogenezy zamieniać na węglowodany, czyli właściwie dostarczaliśmy węglowodany przez to, że najpierw zjadliśmy i mnóstwo dziewczyn z anoreksją w tym momencie, wiem, że tak robi, czyli dużo bezpieczniej jest im włączyć dużą ilość białka, aniżeli to ten nadmiar białka jakby po prostu dostarczyć sobie w formie węglowodanów, czyli nadmiar energii, którą dostarczamy z białka, bo wystarczy im powiedzmy 100 gramów białka, a one dostarczają sobie 150, tylko dlatego, że boją się te 50 gramów węglowodanów po prostu włączyć do diety. No bo białko i węglowodany mają taką samą wartość energetyczną, więc po co zmuszać organizm, żeby te 50 gramów białka ekstra po prostu przerabiał na węglowodany, no bo tak to wygląda. Więc tak, to ja myślę, że to jest utrudnianie sytuacji. Oczywiście, ja myślę, że przekonującym aspektem było to, że jakby możesz jeść ile chcesz, jakby nie liczysz kalorii. Tak. I to w ogóle było ciekawe, bo niezależnie od tego, ile zjadłam wtedy, i tak nie byłam nasycona, jakby cały czas czułam głód. Pamiętam, że potem właśnie pod koniec, jakoś w połowie trzeciej klasy liceum, właśnie pierwszy raz zetknęłam się z treningiem siłowym. Chciałam, że chcę coś zrobić, że i też brakowało mi aktywności fizycznej, więc zaczęłam chodzić na siłownię i tam właśnie zaczęłam współpracować z trenerem, który tam pracował po prostu. Tak. No i on właśnie mówi, że po prostu muszę jeść zdrowo. I to jest ciekawe, jakby właśnie mówił, żebym przestała jakieś diety, dukany i tak dalej. I ja rzeczywiście wtedy przestałam. I co jest ciekawe, co teraz już rozumiem po procesie, który przeszłam pod twoim okiem, to po prostu ciało zaczynało naturalnie jakby nabierać tej masy po tym okresie, kiedy no po prostu nie jadłam wystarczająco dużo. I pamiętam, że trenując, cały czas miałam poczucie, jakby ja wtedy bardzo pamiętam, że ta sylwetka się ładnie rzeźbiła i generalnie wyglądałam bardzo dobrze i zdrowo, ale myślałam sobie, że powinnam być jeszcze szczuplejsza, bo na przykład widziałam jeszcze szczuplejsze dziewczyny na siłowni, a przecież ćwiczyłam tak dużo, bo ćwiczyłam, nie wiem, 3-4 razy w tygodniu, czasami 5 razy w tygodniu, ale że jadłam normalnie, to miałam na to siłę, ale jakby nie akceptowałam tego, że wyglądam tak jak teraz, czyli zdrowo i że ta sylwetka była naprawdę, no po prostu normalna i fajnie wyrzeźbiona, tylko chciałam być jeszcze szczuplejsza.
No tak. I znowu się zaczęło. I znowu zaczęłam kombinować. No. No bo to chyba, kurczę, tak bardzo często tak jest, że jeżeli mamy skłonność, sorry, że tak się wiercę, ale po prostu może się usadzić odpowiednio, że w momencie, kiedy zaczynamy widzieć, jak ta sylwetka się wpływa, to to działa, tak jak powiedziałam, mówiłyśmy wcześniej, uzależniająco, czyli chcemy, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, więc trzeba podkręcić to wszystko. Tak, tym bardziej wtedy nie był promowany ten styl sylwetki, który teraz jest często promowany w social mediach, czyli właśnie sportowany, tylko wtedy wciąż się promowało bardzo, bardzo szczupłe sylwetki. Tak. Tak, tak, tak. Tak, więc to nie było coś, do czego się dążyło, wysportowana. Mm-hmm. Tak, no wtedy było zazwyczaj tak, że siłownia kojarzyła się po prostu z tym, że będziesz przypakowana i tyle. Dokładnie. To jest w ogóle śmieszne, kto sobie myśli, ale no tak było, taki był ten czas. Tak, no tak było i faktycznie wiele dziewczyn bało się w ogóle iść na siłownię, to po pierwsze. I bardzo popularne było uprawianie wysiłków wytrzymałościowych, cardio, kręcenie tam kilometrów na rowerkach czy na orbitrekach, ktoś kojarzy. Tak. Tak, tak, tak. Ja oczywiście coś tam na cardio, jakieś cardio uprawiałam, ale to było bardzo jakby rozsądna ilość i to zazwyczaj było właśnie po treningu siłowym, ale pamiętam, że rzeczywiście było wtedy takie przekonanie, szczególnie wśród mężczyzn, że właśnie kobieta, jak będzie podnosić ciężary, no to będzie wyglądać jak chudzian. Słowiowo. No, ja cytuję, naprawdę cytuję teraz słowa, które słyszałam. Także... I co? Jest to zabawne. I postanowiłaś później tą śrubę sobie przekręcić trochę? Tak, jeszcze bardziej. Pamiętam, że wtedy coś tam znowu zaczęłam obcinać. Znaczy, wtedy mam taki też trochę stresujący okres, pamiętam. I ta waga mi się wahała, bo po prostu... nie jadłam ze stresu, później znowu jadłam i po prostu cały czas ta waga mi się wahała, ale naprawdę to było, jakby ja wciąż wyglądałam szczupło i naprawdę nie mogę zrozumieć, dlaczego tak bardzo, bardzo widziałam siebie jako osobę, która potrzebuje tego odchudzania, ale rzeczywiście ta waga się wahała i potem trafiłam, pamiętam, a właśnie, bo przyszedł ten moment, kiedy pomyślałam sobie, że może ja mam jakieś nietolerancje pokarmowe, bo wtedy się o tym głośno też zaczęło o tym głośniej mówić, że pożywienie w jakiś sposób na nas wpływa różne produkty. Tak, i właśnie, że się puchnie, nie? Po niektórych. I że się puchnie, dokładnie. Więc zrobiłam sobie, pamiętam, test na 250 produktów i potem właśnie po tym teście przychodził się taki okres taki przygotowawczy jakby. I przez 2 tygodnie było się tylko na zupkach i zupach krem i sałatkach, ale z różnymi tam, z soczewicą, z ryżem, więc to nie było jakoś bardzo ograniczające i, i z różnymi pestkami, z olejami. Aczkolwiek byłam cały czas głodna, więc myślę, że jednak to mogła być mała ilość kalorii, aczkolwiek wtedy nie liczyłam tych kalorii. No i po tych 2 tygodniach właśnie przychodziło się jakby takie 3 dni na różnych sokach, wodzie i to było coś a la... oczyszczanie wątroby. Pamiętam, że jakby, że te 2 tygodnie były dość ciężkie i pamiętam, że to oczyszczanie rzeczywiście przyniosło jakieś korzyści na zasadzie, nie wiem, ładniejszej cery, czy lśniących włosów i tak dalej. I zatem właśnie później dostałam jakby normalny rozpis, taki jadłospis już po prostu na stałe. I ja długo na tym jadłospisie byłam i się bardzo dobrze czułam. I pamiętam, że zaczęłam znowu chodzić na siłownię. Już wtedy miałam chyba około 21 lat, 21 czy 22? 21 chyba. I zaczęłam znowu właśnie chodzić na siłownię i wtedy jakby dostałam dietę od trenera. I to była taka właśnie typowa dieta kulturysty, że tam nic się ze sobą nie zgadzało, że tam trochę na śniadanie, nie wiem, owsianka z papryką na przykład. Jakby. Makro miało się zgadzać, a nie tam makro smak. Makro się miało zgadzać i tyle. Czego ty wymagasz, Olga? Tak, i pamiętam, wtedy właśnie zaczęłam jeść dużo ryb, chociaż już jadłam ryby potem, jakby to całe oczyszczanie właśnie spowodowało u mnie bazowanie na tej diecie roślinnej, ale jeszcze z rybami, z jakimiś owocami morza. I tak samo kontynuowałam to właśnie po wznowieniu treningów. Ale zobaczyłam, że być może jadłam bardzo dużo, bo po prostu strasznie rosłam. I naprawdę nie chodzi o masę tłuszczową, tylko o masę mięśniową. Ale pamiętam, że tłuszcz
prostu wciąż nie mogłam zrzucić, że pomimo tego, że czy teraz wiem już znowu jak to działa, ale wtedy nie miałam tej świadomości, że jakby rosły mi mięśnie, a waga nie spadała, prawda? Sylwetka się zmieniała, ale oczywiście ja wciąż czułam się za duża i nie podobało mi się to i chciałam być szczupła i tak dalej. No więc znowu zaczęły się kolejne kombinacje i pamiętam, że zrobiłam wtedy w tej samej jakby klinice test genetyczny, z którego właśnie się dowiedziałam między innymi, że mam tą nietolerancję laktozy, ale w tej książce była taka jedna strona, która mówiła o tym, co zrobić, żeby właśnie utrzymać tą szczupłą sylwetkę. Ojejku, i... ja już wiem, tak, co tam się zaraz będzie Tak, bo mówiłam ci o tym. I na tej stronie widniała taka informacja, że żeby ten organizm mógł utrzymać szczupłą sylwetkę, to powinien spożywać, pamiętam to dokładnie, 1172 kalorie. To jest dobre. Możesz powtórzyć ile? 1172 kalorie. Oraz, że powinnam ćwiczyć dwa razy w tygodniu, tam po 40 minut czy po godzinie, jakoś tak było. I ja po prostu tak się uczepiłam tej myśli, no bo skoro ktoś zbadał moje geny, tak, totalnie podał mi na tacy, jak mój organizm funkcjonuje, no to to musi być prawda. No jeśli tak. Dla mnie to był taki moment eureki, że to wyjaśniało, dlaczego do tej pory... Dlaczego było tak trudno? Po prostu jadłaś za dużo. No. Wsadłam za dużo. I za dużo ćwiczyłam, powinnam ćwiczyć mniej. No. Wcale nie aktywność fizyczna działa na mój organizm, że mój organizm po prostu kosmiczny i to nie jest tak, że ja sobie mogę ćwiczyć i jeść ile chcę, tylko nie, ja muszę mniej ćwiczyć. 1172 kalorie. Tak. Dokładnie tak. Okay. Od tamtej pory, jak żebszego goda trzymałam się tej właśnie informacji. No bo naprawdę miałam głębokie przekonanie, że tak działa mój organizm. No tak, jeszcze tylko dodam, że faktycznie, no jeżeli robimy i z badań nam wynika, jeszcze genetycznych, które są mimo wszystko nowinką i brzmią tak bardzo profesjonalnie, brzmi to wszystko jakby to no, była jedyna prawda objawiona, no bo mamy to w genach. Więc to możemy to zrzucić na geny, prawda? No to są nasze geny. Powiedzieli nam tyle, no to jak my mamy z tym dyskutować? Co my możemy wiedzieć, nie? Także nikt by nie wpadł na to, że mogę, nie wiem, ćwiczyć 3-4 razy w tygodniu i dzięki temu muszę jeść więcej na przykład, ale że w ogóle jakby ta sama idea, że organizm musi być w nieustannym deficycie, no wow. Nie wiem, no, mnie to przeraża, szczerze mówiąc. Teraz mnie już też to przeraża. Teraz już bez żartów, nie? Możemy sobie to skomentować, że no, jest to niesamowicie szkodliwe, bo faktycznie zobacz, ile ty później czasu wierzyłaś w to, i właściwie no jeszcze robiłaś totalnie coś odwrotnego niż było trzeba tak naprawdę. Tak. Plus doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że długotrwały deficyt no, wpływa też na psychikę, na nasze samopoczucie, też na samo spojrzenie na własne ciało, poza tym na energię, na właściwie na wszystko, na skupienie, na koncentrację. Więc nie rozumiem, jaką odpowiedzialność biorą osoby, które piszą tego typu raporty i jest to dla mnie naprawdę wkurzające. Mogłabym użyć bardziej wymownego słowa, ale tak, ale naprawdę uważam, że to jest niedorzeczne po prostu. Absolutnie zgadzam się. Teraz, szczerze mówiąc, po tym czasie absolutnie nie mogę zrozumieć, dlaczego po prostu ktoś mógł taką informację wydrukować, podać komuś do wiedzy, bo tak naprawdę od tego momentu zaczął się najgorszy okres, bo przez te pierwsze właśnie około pięciu lat ja jakby trochę byłam na diecie, później miałam te okresy, zjadłam normalnie i jakby one były naprzemienne, ale od momentu, kiedy właśnie dostałam tą informację i miałam to poczucie, że właśnie zrozumiałam, jak mój organizm funkcjonuje, to jakby coś się totalnie przestawiło w mojej głowie i niezależnie od tego, co byś mi powiedziała jako dietetyk, ja bym nie uwierzyła w to, bym powiedziała, okej, może dla innych osób to się sprawdzi, kogoś innego, tak, ale ja wiem, jak mój organizm funkcjonuje, bo dostałam całą taką książeczkę na ten temat, jak moje ciało działa.
więc ja wiem lepiej, bo dostałam no tak, przecież no informację tak, o podobną matce. I dokładnie. to właśnie, i w tym się w momencie zaczął ten najgorszy moment, bo na tym deficycie takim właśnie bardzo niskokalorycznym, czyli około 1200 kalorii, tkwiłam przez kolejne 3-4 lata, czy ja muszę policzyć, teraz 28, 2 lata, ponad 2 lata już jem normalnie. No to, no tak, to przynajmniej te 4-5 lat. To okay, przynajmniej no tyle to i trwało. Co się zaczęło dziać, jak zaczęłaś jeść tyle, ile potrzebował twój organizm według raportu genetycznego? No więc, co jest ciekawe, ja chciałam również mieć fajną sylwetkę, taką rzeźbioną, więc ćwiczyłam więcej niż 2 razy oczywiście. Chociaż to dopiero później, jak już zobaczyłam, że samo trzymanie diety 1200 nie przynosi efektów, więc wtedy zaczynałam dokładać jakieś ćwiczenia. I najgorsze było to, że po jakimś czasie, tylko że to się działo tak stopniowo, że to naprawdę było ciężko jakby na początku wychwycić, a dopiero później, właściwie kiedy zaczęłam jeść normalnie, to zobaczyłam Tak. tą gigantyczną różnicę. Bardzo, bardzo często tak jest. No, bardzo często jest tak, że po prostu my nie wiemy, że się czujemy beznadziejnie, bo już jesteśmy w tym tak długo, że nawet nie mamy porównania, prawda? Dokładnie. A I przez też... ten mindset odchudzania miałam już jakiś czas, prawda? Tak. No plus też za bardzo zazwyczaj nie wiąże się nastroju z dietą, prawda? Czyli... Dokładnie. No, czyli tutaj niby stosujesz dietę, która miała pomóc tobie, bo była idealnie do ciebie dobrana pod względem kaloryczności. No a w międzyczasie no, zaczynają się dziać rzeczy, których po prostu nie wyłapujesz, nie wiążesz z tą dietą. No właśnie. Dokładnie. I co zaczęło się właściwie dziać wtedy? Co jest Tak, bo ja takim muszę to najgorszym wspomnieniem? Wspomnieniem. Na pewno muszę powiedzieć to, bo to myślę, że jest dość istotna informacja, że ja jadłam bardzo zdrowo. Oprócz tego, że jadłam te 1200 kalorii, to ja naprawdę miałam 15 książek różnych ekspertów od weganizmu i nieweganizmu, od diet zdrowych i leczących raka i cukrzycę i wszystko. I ja naprawdę jadłam super zdrowo. Super zdrowo. Cukru to nie jadłam już 5 lat na pewno. Naprawdę unikałam wszystkiego, co jest po prostu jakkolwiek niezdrowe. No i wtedy już wiedziałam, że na pewno nie mogę spożywać laktozy. I na pewno ta jedna rzecz, ograniczenie produktów z laktozą pod względem takiego samego funkcjonowania organizmu jak trawienie, no to na pewno. to mi dużą ulgę. Jasne. Ale oprócz tego jadłam bardzo zdrowo i jakby i cały czas coś było nie tak. Pamiętam, że właśnie bardzo puchłam. Nawet w okresach, kiedy byłam szczupła, bo powiedzmy, że bardzo się restrykcyjnie trzymałam diety, to pamiętam, że cała buzia moja była bardzo mocno opuchnięta, szczególnie właśnie w okolicy podbródka, szyi. To było bardzo ciekawe i naprawdę to było moje duże źródło kompleksów, bo telewizja generalnie dodaje jakieś 5 kilo i ja po prostu miałam wrażenie, że wyglądam gigantycznie. No tak, tak, Dobrze. tak. I pomimo tego, że przecież byłam szczupła, nosiłam, nie wiem, małe rozmiary i tak dalej, a jednak ta buzia nie wyglądała zbyt korzystnie. Też nie chciałam tą buzię po prostu jakkolwiek no tak. Wyszczuplić. I, I właśnie, im bardziej byłaś restrykcyjna, to co się działo z tą buzią? No to ta buzia bardziej puchła oczywiście i to oczywiście jakby wpływało bardzo na mój nastrój, na moją samoocenę i najczęściej działało tak, że ja jeszcze bardziej podkręcałam sobie jakby śrubę. Najgorsze było chyba to, że byłam cały czas bardzo przygnębiona i pamiętam, że nie miałam siły. I że po prostu mi się wydawało, że taka jestem, że o, może jestem po prostu, nie wiem, leniwa na przykład. A potem pamiętam, że moja mama mi powiedziała historię, jak byłam w przedszkolu i byłam tak energetycznym dzieckiem, że pani poprosiła moich rodziców, żeby mnie na jakieś dodatkowe zajęcia wysłała, bo po prostu nie jestem w stanie tej energii spożytkować w czasie zajęć. Tak. I nagle sobie myślę, to jak to jest możliwe, że ja nagle teraz jestem kompletnie odcięta od energii. Gdzie jest ta energia, którą miałam naturalnie? Skoro jakby to była energia większa niż miały inne dzieci, no to powinno to ze mną w jakimś stopniu zostać, prawda? No a ja teraz większość czasu spędzam w łóżku, praktycznie nie chcę się spotykać ze znajomymi. Oprócz tego, że nie mam siły po prostu się spotkać i nie mam siły z nimi rozmawiać. I nawet za bardzo pamiętam, nie miałam
ochoty mówić, co u mnie, bo u mnie się naprawdę niewiele działo, oprócz tego, że próbowałam schudnąć. I to był bardzo, bardzo mało produktywny okres w moim życiu. Oczywiście ja próbowałam, zmuszałam się do różnych aktywności, ale to naprawdę było bardzo ciężkie. Ja czułam, że ja muszę jakby 2 tygodnie się zbierać, żeby coś, pojąć się jakiejś aktywności, że to takie zasoby energii zużywało, tej jakby mentalnej. I to było chyba najgorsze i nadal jest to dla mnie bardzo trudne do... Znaczy, to jest jakby najtrudniejszy aspekt, który muszę jakby zaakceptować, że tyle czasu zmarnowałam na odchudzanie zamiast, no nie wiem, realizacji jakichś swoich pasji, marzeń. Czy jakby ja to robiłam w jakimś stopniu, ale nie w takim mogłabym, czy jak robię teraz na przykład. No tak, tak? Jasne. No, jeżeli masz to porównanie i faktycznie widzisz, jak teraz można mieć normalną ilość energii i ile to daje zasobów po prostu do działania, to, no to jest to zawsze przykre, nie? Patrzeć wstecz i sobie myśleć, Boże, tak się męczyłam, a mogłabym po prostu... Absolutnie. Mogło być inaczej. Bo jeszcze pamiętam, że często właśnie padały komentarze na planie, że ja właśnie tak się snuję w cień. Ale tak było. Jakby ja nie, jakby nie mam intencji, bo tak rzeczywiście było. Pamiętam, że to mnie jeszcze bardziej dobijało, no bo znowu coś jest ze mną nie tak, prawda? Nie to, że jestem gruba, to jeszcze nie mam na nic siły i pewnie dlatego nie mam siły, bo pewnie wszyscy myślą, że ja w ogóle się nie ruszam, jestem nieaktywny. A, no to jest jeszcze gorsze. Tak, i to jakby miałam cały czas poczucie winy, że wszyscy myślą, że ja pewnie siedzę w domu i się obiadam, a tak nie było, prawda? Ja przecież próbowałam ze sobą coś zrobić, a tak naprawdę im bardziej byłam dla siebie surowa, tym gorsze były tego efekty. Jasne. I pamiętam, że z każdym kolejną tą restrykcją te efekty przychodziły coraz trudniej, bo za pierwszym razem to pamiętam, że schudłam bardzo. Bardzo, bardzo. Także po prostu fizycznie przypominałam moją wtedy 12-letnią siostrę. Także mogłyśmy sobie ciuchy pożyczać. I to byłam chyba, nawet właśnie w tym poście u siebie na Instagramie wtedy wrzuciłam zdjęcie z tego okresu. Bo to byłam chyba najszczuplejsza wtedy w tym okresie odchudzania. Ale wtedy mnie bardzo dużo omijało, bo właśnie nie wychodziłam ze znajomymi, nie chciałam jeść na mieście, jakby bardzo, bardzo się pilnowałam tego, żeby jeść super zdrowo. I owszem, może czułam się jakby dobrze z myślą, że oj, że dobrze się odżywiam i że dbam o siebie, ale jednocześnie czułam, że mija mnie jakiś ważny aspekt w moim życiu i potem wystarczyło, że przyszedł jakiś stresujący moment, kiedy już nie byłam w stanie skupiać się tylko i wyłącznie na diecie i jakby wszystko się rozsypywało. I to był moment, kiedy wystarczyło, że nie wiem, 2 weekendy z rzędu wyszłam gdzieś, zjadłam na mieście i po prostu miałam wrażenie, że tyję 10 kilo. Żeby wszystko ten organizm jakby kumulował, zatrzymywał w zapasie na wypadek, gdybym znowu, prawda... No tak, tak działa organizm, że jesteśmy bardzo długo w deficycie i mnóstwo dziewczyn, które się boi wyjść z tego i to też jest coś, co myślę, że warto podkreślić, to tak, jeżeli jesteście w deficycie przez lata, przez długi czas, to początkowo organizm bardzo reaguje na jakiekolwiek odstępstwa od diety. Natomiast później, czy teraz, czy masz tak w tym momencie, że zjesz coś wyskokowego, rekreacyjnego i tak funkcjonuje twój organizm? Nie, i fajnie, że to była jedna z pierwszych radości w ogóle po tym okresie już reparacji, że tak to nazwę, że mogłam zjeść, nie wiem, lody, pizzę, czy nie wiem, napić się wina, piwa, cokolwiek i nic się nie działo, jakby wszystko było okej. A nie było tak jak wcześniej, że już następnego dnia staję i tam 5 kilo więcej tak, na wadze. Tak. Okej, dobra. Czyli... Powiedz mi, bo ta historia trochę się ciągnęła lat. Ile gdzieś to było czasu? No, po 10 lat, równiutko 10 lat, bo jak zaczęłam mieć 26, około 26 lat, to zaczęłam z tą... No to szmat czasu. Tak, dekada życia i to się to najbardziej właśnie rozwojowa, produktywna. I czy ty pamiętasz, Olga, moment taki przełomowy, który sprawił, że coś się zaczęło zmieniać? Czy to było nagłe, czy to jakoś stopniowo się odbywało? Chyba było stopniowe, ale był taki moment kulminacyjny. Pamiętam, że brałam udział w warsztatach i pamiętam, że wszyscy wychodzili tam w czasie przerwy coś zjeść na lunch, a ja właśnie za wszystkim swoim jedzeniem. I to było tak dobijające. A przecież jakby ja wciąż nie byłam zadowolona z siebie.
I pamiętam, że wtedy też, co prawda mieszkałam z siostrą, moja siostra bardzo dużo służbowo podróżowała, więc ja też dużo czasu spędzałam sama. Czy zawsze lubiłam spędzać czas sama, to był taki wyjątkowo samotny okres, bo jeszcze wtedy pamiętam, miałam kontuzję stawu skokowego, więc za dużo się nie mogłam ruszać i rzeczywiście sporo czasu spędzałam w samotności, no i jeszcze unieruchomiona, prawda, nie mogę ćwiczyć i tak dalej. I pamiętam, że właśnie bałam się, że może przytyję w czasie tego okresu i to, takie lęki miałam. No jasne. I fajną, że sobie pomyślałam w którymś momencie, Boże, Olga, przecież ty i tak nie jesteś z siebie zadowolona. Więc co za różnica, czy będziesz gruba, jedząc tak jak teraz, czy jedząc więcej? Jakie to ma znaczenie? A przynajmniej będziesz najedzona. No. I pamiętam, że zaczęłam jakby troszeczkę też więcej szperać w internecie, szukać jakichś, ja nie mogę zapomnieć, czy ja szukałam tej informacji, czy wpadłam na nią przypadkiem, szczerze mówiąc, już nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, ale pamiętam, że trafiłam właśnie na bloga Wilczogłodna i tam przykuł właśnie moją uwagę jeden artykuł, który mówił o eksperymencie w Minnesocie. Wiem, że później znalazłam ten artykuł u ciebie na blogu, ale wtedy to pierwszy raz pamiętam, o tym przeczytałam i to był jak taki zimny prysznic, jak kubeł zimnej wody wylany na głowę. I pamiętam, że po prostu się popłakałam nad tym artykułem, bo poczułam taki żal do siebie, że robiłam sobie taką krzywdę, że byłam tak totalnie odseparowana od swojego ciała. Tak. Że traktowałam je jako coś kompletnie oddzielnego ode mnie i że sama sobie robiłam taką krzywdę, bo no, generalnie w tym eksperymencie była właśnie mowa, krótko mówiąc, o tym, jakie są efekty odchudzania, jak to wpływa na naszą psychikę i ja odnajdywałam mnóstwo tych jakby objawów i podobieństw u siebie i jakby byłam pewna, że to jest dokładnie to i po prostu jakby się lampka zapaliła w głowie na zasadzie, okej, okay, to nie jest spoko. I jakby najbardziej przerażające jest to, że właśnie, bo zapomniałam o tym wspomnieć w którymś momencie tej mojej historii, że jak miałam, właśnie byłam na pierwszym roku studiów, to jeszcze trafiłam do dietetyczki, która mi przepisała dietę 1300 kalorii. I pojawił się taki właśnie też żal do świata, że jakby to jest ilość kalorii, którą się po prostu proponuje. Że to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam te cyfry. Tak? No tak, no byłaś pokierowana po prostu w tym kierunku. Jeszcze raport Dokładnie. Genetyczny, tu dietetyk. Raport genetyczny, daje... tu dietetyczka, prawda? I jakby wszystko to się opiewało i też inne książki, które później z których korzystałam, jakby korzystałam z wiedzy z tych książek, tam wszędzie była mowa o tym, jak diety niskokaloryczne są potrzebne i skuteczne. Ja myślę, że w niektórych przypadkach rzeczywiście mogą mieć jakieś swoje zastosowanie, ale nie w sytuacji, kiedy próbujemy tylko i wyłącznie schudnąć i po prostu być zdrowym na całe życie. Na pewno nie takie kalorie, nie? Dokładnie. I miałam takie właśnie podwójne poczucie żalu z jednej strony do siebie za to, jak siebie traktowałam, ale też za to, że tak byłam pokierowana. I jeszcze, no, wydaje mi się, że jak pewne cechy charakteru, akurat u mnie to była zawsze właśnie ta nadmierna ambicja i ten perfekcjonizm i to wszystko mnie skłaniało ku temu. Też jakby szukanie tej aprobaty u innych, naprawdę było ciężkie być ocenianym no, przez pryzmat tego, oczywiście. Kiedy się tak strasznie chce wyglądać dobrze i się robi wszystko, co trzeba, żeby wyglądać dobrze, tak, faktów nie ma. I naprawdę to było bardzo ciężkie, szczególnie, że już pod koniec tego odchudzania już miałam takie etapy, że już naprawdę miałam dużo tych ataków takiego napadu głodu po prostu. Tak. I ja wtedy najczęściej jadłam właśnie, nie wiem, paczkę wafli różowych albo robiłam sobie dużą sałatkę, która po prostu wypełniała żołądek. Po prostu napychałam się jak wlezie zdrowym jedzeniem, bo bałam się przytyć, a potrzebowałam jeść. Tak. No i to było tak frustrujące. Organizm już bardzo wołał o pomoc po prostu. Dokładnie, a to było frustrujące i naprawdę czułam, że ja tracę też kontrolę nad swoim ciałem i że ten głód zaczyna przejmować też właśnie kontrolę nade mną i ja wtedy czułam się jeszcze bardziej jak po prostu życiowa porażka i naprawdę to bardzo wpływało negatywnie na moją samoocenę. A muszę powiedzieć, że rok przed tym, jak zaczęłyśmy razem współpracować, to przeszłam terapię bardzo skutecznie.
i bardzo pozytywnie wpłynęła na moje samopoczucie. I czułam, że jakby emocjonalnie wszystko u mnie funkcjonuje dobrze, a jednak jakby brakowało czegoś. Wciąż nie byłam szczęśliwa, a bardzo chciałam być szczęśliwa. Tak. Więc to był już taki naprawdę trudny moment dla mnie. No i ten artykuł, a później potrzebowałam też, poczułam, że potrzebuję też bardziej takiej medycznej, znaczy medycznej, no po prostu potwierdzonej naukowo wiedzy. I tak trafiłam właśnie do ciebie na bloga. I tam pamiętam, że długie godziny spędziłam, czytając różne artykuły właśnie o triadzjatletek, no i o różnych, bo też właśnie pamiętam, że straciłam miesiączkę na rok, przez rok w ogóle nie miesiączkowałam. I dużo było po prostu takich objawów, które też no, wpłynęły na moją tarczycę i w negatywny sposób. Oczywiście. I po prostu no, organizm zaczął się też sypać, krótko mówiąc. Dokładnie. Więc już w pewnym momencie po prostu bardziej mi zależało na tym, żeby po prostu być szczęśliwą, że byłam tak zmęczona tą dekadą czucia się w ten sposób, czucia się tak okropnie źle ze sobą i szczególnie właśnie tych negatywnych myśli, tych po prostu bardzo takich sabotażujących i czułam, że to wpływa nie tylko na moje życie zawodowe, ale też personalne i na moje relacje i po prostu na całe życie, no, po prostu na każdy aspekt. I to zaczęło być naprawdę frustrujące. A powiem ci, że to jest dla mnie niesamowite, bo tak naprawdę bardzo często zajmuje niesamowicie dużo czasu to, aby dojść do momentu, w którym zrozumiemy, dlaczego my jesteśmy w takim punkcie, w jakim jesteśmy, czyli dlaczego ciągle mamy beznadziejny humor, dlaczego jesteśmy nerwowi, dlaczego ciągle myślimy o jedzeniu, bo mimo wszystko, jeżeli jesteśmy w tym stanie, to trudno jest wpaść na to, że to wynika z diety. Prawda? Zgodzisz się ze mną? Absolutnie się zgodzę. Tylko widzisz, ja jakby naprawiłam wszystko, co, wszystko inne, co mogło jakby nie działać. To. I zostało tylko to. I jakby dlatego to w którymś momencie zaczęło być dla mnie po prostu bardzo jasne, bo ja od dziecka miałam tą ogromną potrzebę w sobie bycia szczęśliwą. Tylko, że nie rozumiałam do końca, co mi to szczęście przyniesie. Na początku myślałam, że to właśnie będzie akceptacja od innych, aprobata innych być może. Tak. I to się później zaczęło jakby zmieniać z czasem. Na pewno właśnie terapia, psychoterapia bardzo jakby mi pomogła na rozwiązanie jakichś tam problemów emocjonalnych. Czy tam, nie wiem, jakichś schematów po prostu wyniesionych z dzieciństwa, generalnie czegoś, co mogło na mnie negatywnie wpływać, bo ja też generalnie mi się wydawało, że jestem dość melancholijna, ale myślę, że każdy artysta po prostu, który ma jakąś tam wrażliwość, no przeżywa różne rzeczy i wcześniej też zwalałam to na właśnie karb tej cechy, że być może ja po prostu jestem taka smutna, no bo taką mam osobowość, no jestem depresyjna i koniec. A kiedy już przeszłam terapię i zrozumiałam, że to nie do końca tak jest, i że przecież byłam kiedyś radosnym dzieckiem, nastolatką, więc jakby coś musiało po drodze nie zadziałać. No, i przy wyeliminowaniu każdego innego czynnika, przy uzdrowieniu każdego innego czynnika, no zostało tylko i wyłącznie to. Tak. I mi się wydawało, że to jest kwestia tylko jedzenia zdrowo. Dlatego ja też bardzo byłam taka uparta na kwestii jedzenia właśnie bardzo zdrowo, bo myślałam, że może jakieś produkty, nie wiem, cukier czy cokolwiek innego wpływa na mnie negatywnie. No ale kiedy to też zostało wyeliminowane i już naprawdę nie dało się nic, już czułam, że doszłam do ściany, już jem mało, jem zdrowo, ćwiczę, a wciąż nie jestem tam, gdzie chcę, o to coś po prostu musi nie grać. Tak, no i właśnie, i co się później stało? Po tym, jak czytałaś mojego bloga? No skontaktowałam się z tobą po prostu bardzo szybko. Pamiętam, że już pamiętam, że już miałam tą gotowość w sobie, że okej, że jakby to jest, czułam, że to jest ten ostatni element tej układanki, który, no może przedostatni, bo myślę, że jeszcze ostatnim to było to, że musiałam wyemigrować, ale to już ten przedostatni taki moment, ten puzzle, który był mi niezbędny do tego, żebym poczuła się dobrze i zaczęła jakby zmieniać swoje życie i jakby próbować je jeszcze na próbować się po prostu naprawić, bo u mnie się też skumulowały właśnie te emocje takiego żalu, bo zaczęłam widzieć te konsekwencje. No tak, tak. To zaczęłam odczuwać smutne konsekwencje tego, że tych rzeczy, które przegapiłam po drodze i to po prostu było niesamowicie bolesne. Tak. Zaakceptowanie tego zmarnowanego czasu i tego, co już jest nie do odwrócenia, tego, co straciłam. Ale bardzo chciałam jeszcze, bardzo chciałam to zmienić, jeszcze coś naprawić. I pamiętam, że wtedy jeszcze niewiele się mówiło o body positivity, ale pamiętam, że
jak pojawiały się jakieś pojedyncze postacie, to mi to bardzo dużo dawało, bo zaczęłam rozumieć, że ja nie mogę czekać, bo właśnie, bo też zawsze miałam tą mentalność, że będę szczęśliwa jak, tak? Czyli będę szczęśliwa jak, smutna, jak coś tam, wydam płytę, jak bla, bla, bla. Tysiące innych rzeczy. I tutaj zaczęłam mieć takie myślenie, że ja już nie chcę czekać. Po prostu ja już nie chcę czekać, bo czekałam tak długo i już bardziej mi zależało na tym, żeby działać. Ale wiedziałam, że żeby działać, ja po prostu się muszę czuć dobrze. Oczywiście. I już byłam gotowa przyjąć to, że będę na przykład siebie oglądać w telewizji, nie wiem, czy pamiętam nagrywając teledysk, bo wtedy był taki moment, kiedy ja właśnie jeszcze byłam w czasie wychodzenia, w czasie tej reparacji. No i wtedy jeszcze to ciało było opuchnięte, ale pamiętam, że ja już nie przejmowałam się tym, w sensie już miałam tą w sobie akceptację. Że to jest po prostu konieczne przez jakiś czas. Tak, i że poza tym już byłam w różnych stadiach wagowych i jakby teraz przynajmniej jem i czuję się dobrze i ja po prostu chcę już walczyć o swoje marzenia i o to, co jest dla mnie ważne, niezależnie od tego, jak wyglądam. Już po prostu nie będę czekać na ten cudowny, idealny moment. I pamiętam, że po prostu właśnie przelała ta czara goryczy, prawda? Że czasami dochodzimy do tego momentu, że już mamy tak dość, już jesteśmy tak zmęczeni, że za wszelką cenę po prostu chcemy skończyć z tym. I wtedy we mnie była po prostu ogromna akceptacja całego procesu. Zresztą też i ty mi o tym mówiłaś, ja też czytałam u ciebie na blogu, jak ten proces może wyglądać. Tak. I ja z pełną świadomością do niego podeszłam. I muszę przyznać też, bo wydaje mi się, to jest bardzo ważne dla osób, które nad tym się zastanawiają. Ja pamiętam, że że przez pierwsze 3 dni jedzenia więcej czułam się taka dość przejedzona, co było ciekawe, bo nie sądziłam, że może coś takiego poczuć, że jest za dużo jedzenia po tak długim okresie jedzenia za mało. Ale później co się stało? No 4. dnia zaczęłam czuć, że jakby organizm jest okej z tą ilością jedzenia. Później nawet miałam poczucie, że może to jest tak, za mało. Tak, później zwiększyłyśmy nawet energetyczność diety, pamiętam. Tak, bo ja pamiętam, że widziałam, że chyba potrzebuję więcej. Tak. To było super, bo też przecież w planach, bo ja wciąż chciałam zwrócić wagę, no i w planach miałyśmy przecież delikatną, bardzo delikatną... Tak, no po prostu na próbę, nie? Chociażby, żeby zobaczyć, jak organizm zareaguje. Tak, ten deficyt. I pamiętam, że mi momentalnie wróciły te wszystkie objawy jak przy jedzeniu 1200 kalorii. I to była moja absolutnie świadoma decyzja, że żeby było po prostu... Dorotko, tak, że ja po prostu, ja chyba aż tak nie chcę bardzo schudnąć. Tak, że ja zostanę sobie na tej diecie 2-100 i niezależnie od tego, jak będę wyglądać, ja po prostu, ja się czuję na tyle dobrze, że ja mogę żyć z tym, tym, jak wyglądam, byleby się czuć tak dobrze, bo właśnie to moje samopoczucie po tych paru dniach wzrosło tak niesamowicie. Nagle poczułam się świetnie, nagle zaczęłam mieć energię, nagle zaczęłam mieć dobry nastrój, nagle zaczęło mi się chcieć ćwiczyć, a nie, że ja siebie zaciągam po prostu na tą siłownię i się zmuszam, tylko po prostu mam ochotę tam iść. I było mi z tym tak dobrze, że naprawdę nie miało to już dla mnie takiego znaczenia, czy ja mam 2 kilo w jedną stronę, czy 2 kilo, czy 5 kilo. Tak, no. Akurat... Nie miało to dla mnie konkretnie znaczenia. Nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie wtrąciła tego, że nie zawsze tak jest, nie? Że zwiększamy kalorie i od razu czujemy taką poprawę, bo wiele dziewczyn musi przejść przez moment, w którym czuje się jeszcze gorzej, mimo że je więcej. I wtedy pojawia się dużo wątpliwości, czyli pojawiają się wątpliwości w stylu, dlaczego ja się czuję gorzej w momencie, kiedy jem więcej? To już bym wolała jeść mniej i się czuć lepiej, mieć więcej energii. Natomiast ty byłaś tym szczęściarzem, że poczułaś od razu tą różnicę i to też popchnęło cię do tego, żeby po prostu nie wracać na redukcję, no bo twój organizm ewidentnie potrzebował po prostu dłuższego czasu, w ogóle potrzebował po prostu zacząć jeść normalnie. Tutaj mi się wydaje, że ta psychiczna poprawa, że to było dla mnie tak niesamowicie ważne, bo ja właśnie byłam w takim dole, tak już mi było źle z tym, że jest tak, a nie inaczej, że tak bardzo nie mam sił na to wszystko, więc bo fizycznie to ja miałam siłę, ale ja się nie czułam jakoś super, no bo byłam popuchnięta. Czułam, że tam wszystko się mieli w tym żołądku, to nie było tak, że ja czułam się po prostu perfekcyjnie i świetnie. Tak. Też odczuwałam te niedogodności fizyczne i właśnie ten nadmiar tej wody, że się czuję trochę ciężko, ale psychicznie czułam się tak dobrze. I to cię ciągnęło dalej. Że to mnie ciągnęło dalej i to, że w ogóle, że czułam, że siła mi wróciła, że jakby ta energia też fizyczna, pomimo tej ociężałości, to jednak ta energia była.
I te dwa aspekty, ja się po prostu trzymałam ich jak brzytwy. Wolałam się skupić na tych pozytywnych po prostu aspektach i tak jak wcześniej wspomniałam, ja po prostu przygotowałam się na też na te negatywne i może teraz też tak bardzo skupiam się na tych pozytywnych, bo ja wtedy też się bardzo skupiałam na tych pozytywnych i bardzo chciałam się ich trzymać, bo bardzo nie chciałam wrócić znowu do diety, do dietowania niskokalorycznego i być może dlatego teraz też tak, no, tak bardzo podkreślam te pozytywne aspekty, bo wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby podejść z takim nastawieniem, że jasne. Będą Tak najbardziej. Tak najbardziej. Będą aspekty tego powrotu do zdrowia, ale te pozytywne są tymi, na których powinniśmy się koncentrować i które powinny motywować nas do tego, żeby wytrwać w tym okresie. Oczywiście. Bo ja teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że minęło 2,5 roku, w kwietniu minie 3 lata i ja wciąż mam wrażenie, że mój organizm się na pewnych poziomach reguluje. Tak, no tak jak rozmawiałyśmy, że kurczę, jeżeli restrykcja trwała tak wiele lat, no nie możemy oczekiwać, że w miesiąc wszystko się odwróci, prawda? Organizm bardzo dobrze pamięta to, co przechodził. Zasłonię sobie troszkę to, bo mi po prostu to się zakłada. Jasne, zasłaniaj. Słoń to przyszło. Jest dokładnie tak, jak ty mówisz. Pamiętam, że najtrudniejsze były pierwsze 3 miesiące. Później zaczynało być coraz lepiej, bo ta woda powoli zaczęła schodzić. No właśnie, schodzić. Właśnie chciałam o to jeszcze dopytać. Czyli zaczęła schodzić, czyli to nie było na zawsze. Nie, nie, nie. Zaczęła schodzić. Pamiętam, że jeszcze były takie momenty, że ta waga się troszeczkę wahała, ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że ja właśnie wtedy wyjechałam i miałam trochę stresu, ale co ciekawe, ja bardzo pilnowałam tego, żeby jeść. I naprawdę bardziej się bałam zjeść za mało niż za dużo, więc czasami wolałam zjeść więcej i mieć pewność, że zjadłam tyle, ile trzeba, niż nie daj Boże, nie dojeść. Wtedy też bardzo dużo miałam aktywności fizycznej takiej na co dzień, bo dużo bardzo chodziłam, ja tam robiłam po prostu kilometry codziennie, więc też mój apetyt wzrósł, ja też jadłam wtedy bardzo dużo. I pamiętam, bo już jak zaczynałyśmy wychodzić właśnie z restrykcji, no to właśnie pojawiły się w mojej diecie takie notatki, jak możesz zjeść ketchup, pamiętam, co dla mnie. Tak. Jak to mogę zjeść ketchup, cukier, jak to się dzieje? Pamiętam, że to było bardzo fajne też właśnie będąc w Londynie, że przez większość czasu oczywiście jadam w domu, jadam zdrowo i tak dalej, ale wychodziłam sobie na miasto, znalazłam właśnie jakąś taką fajną wegańską kawiarenkę, gdzie były jakieś wegańskie wypieki, no to dla mnie osoby, która od lat nie jada słodyczy, móc zjeść po prostu sobie właśnie wegańskiego croissanta bez laktozy i tak dalej, no to było cudownego. Ja sobie absolutnie nie odmawiałam tych przyjemności, a jednak, chociaż mówię, to pamiętam tego, że też tak dużo się ruszałam wtedy. No ale też miałaś siłę, nie? Też miałaś po prostu siłę do tego. Absolutnie. No jak tylko czułam głód, to od razu jadłam. W ogóle nie było tak, że... A poza tym jeszcze po prostu dotarłaś do momentu, w którym twój organizm zaczął sam regulować tą masę ciała, prawda? Czyli po prostu zwiększałaś aktywność fizyczną, do której nie musiałaś się zmuszać, tylko po prostu wynikało to totalnie z twoich potrzeb. Po prostu z twojej ochoty, po prostu z tego, ile miałaś energii. Dokładnie, bo przez pierwszy miesiąc pobytu tam rzeczywiście miałam na tyle dogodne warunki, że mogłam sobie codziennie sama gotować i wszystko było okej. A później pamiętam, miałam takie trudne dość 2 tygodnie i wtedy jakby za bardzo nie miałam możliwości gotować sobie sama i wtedy jakby musiałam się zdać na intuicję. I to był taki pierwszy test, gdzie mogłam zaufać w pełni organizmowi i jakby słuchać tego, jakie sygnały mi wysyła. I to było super, czułam się fantastycznie. Pamiętam, że też w kwestii właśnie aktywności fizycznej, mówiłam sobie, że słuchaj Olga, jakby masz na tyle sporo ruchu na co dzień takiego właśnie chodzonego, że tak powiem. No tak, po prostu codziennego. Jak będziesz miała ochotę, jak będziesz miała ochotę sobie pójść na siłownię, nie wiem, raz w tygodniu, to sobie idź. Jak nie będziesz miała ochoty, no to nie. To jakby dałam sobie totalny luz na to. Jakby tak średnio wypadało, że te 2-3 razy w tygodniu byłam, no bo też miałam po prostu czas w ciągu dnia, dobrze się czułam. I miałam siłę na to, ale jak się zdarzały momenty, że nie miałam ochoty albo nie wiem, nie miałam siły, byłam zmęczona cokolwiek, to w ogóle nie było no i tak. odsuwania się.
jadą kompletnie intuicyjnie. I naprawdę to był cudowny moment, bo nie miałam tego uczucia przez ostatnie 10 lat, tak, żebym mogła wyjść gdzieś ze znajomymi, wyjść do knajpy, wyjść gdziekolwiek i po prostu jeść to, na co mam ochotę, bez zastanawiania się, czy przytyję, czy jest super zdrowe. Tak. Chociaż tak jak mówię, wciąż staram się jakby tą dietę mieć zbalansowaną w kwestii zdrowego, niezdrowego jedzenia. Mhm. Tak jak mnie uczyłaś i to było naprawdę fantastyczne doświadczenie i życzę temu każdemu, kto jest albo w tym zaburzeniach, albo w trakcie wychodzenia, odzyskania absolutnej radości z życia, kontroli, bo to też może nie jest właściwe słowo, ale takiego intuicyjnego właśnie funkcjonowania w świecie jedzenia, dlatego że to jedzenie przestaje też być tak niesamowicie emocjonujące i to moim zdaniem jest też bardzo ogromna zmiana w momencie, kiedy zaczynamy jeść więcej, że jedzenie przestaje być atrakcyjne, że przestajemy się spędzać godziny zastanawiając się, co zjemy, co będzie naszym następnym posiłkiem albo szukaniem przepisów, czy jakby, to nie mówię, że teraz to nie być pasją, myślę, że każdy rozumie, o co chodzi, że po prostu nie ekstremalnie skupienie na jedzeniu, tylko takie normalne, no po prostu codzienne realizowanie swoich potrzeb energetycznych, co będzie nam po prostu pomagać w realizowaniu też swoich celów prywatnych, zawodowych, jakichkolwiek, prawda? Tak. No, super. Też muszę powiedzieć, że od tamtej pory jakby przez to jedzenie intuicyjne zdarzały się momenty, że na przykład miałam dużo pracy i nie mogłam jeść regularnie, albo nie mogłam jeść tak zdrowo, jak bym chciała. I ja oczywiście, od kiedy zaczęłam współpracować z Dorotką, to wyrzuciłam wagę i zaczęłam się ważyć, więc ja też nie mam pojęcia, w jakiej skali moja waga się mogła wahać w tamtym okresie, ale ja totalnie akceptowałam to, tak, bo wiedziałam, że okej, Olga, teraz jest taki moment, że masz dużo pracy, jesteś stresowana, nie ma możliwości, żebyś postawiła jedzenie na pierwszym miejscu. I to jest okej, bo ten okres stresujący za chwilkę się skończy i pewnie wrócisz do swojej naturalnej, normalnej rutyny i będziesz mogła, i organizm się jakby sam wyreguluje. Ja po prostu zaczęłam mieć totalne zaufanie do tego, co mój organizm robi. Ja wiedziałam, że on jeszcze wciąż może panikować pewnie w niektórych momentach, ale pamiętam, że miałam ten właśnie, starałam się sobie cały czas mówić, w tych momentach, kiedy nie byłam do końca zadowolona z tego, jak wyglądam na przykład, że to jest okej, że to jest totalnie okej i że organizm ma prawo po prostu czasami przybrać na wadze, kiedy nie jest to dla nas najważniejsza rzecz na świecie, żeby teraz ćwiczyć i odżywiać się zdrowo. I rzeczywiście tak było. Później okres stresujący mijał i organizm sam się regulował. Ja nie musiałam żadnej restrykcji wprowadzać. To jest cudowne i to jest chyba najpiękniejsze z tego wszystkiego, co powiedziałaś, czyli zaczęłaś po prostu oddawać pełną kontrolę swojemu organizmowi, a nasze organizmy, tak jak już wielokrotnie mówiłyśmy, są niesamowicie mądre w tym, co robią. One doskonale wiedzą, czego potrzebują i my często nie musimy ingerować w to, aby starać się zmienić na siłę organizm, tylko on sam po prostu będzie wiedział, co jest potrzebne. Przecież w świecie zwierząt też zwierzęta raz przebierają, raz chudną i to jest totalnie normalne, tak jak mówisz. Absolutnie. Dokładnie. Wiadomo, że ja też mam też taki zawód po prostu, który powoduje, że mam raz bardziej pracowite okresy, raz mniej. Jest po prostu bardzo jakby niestabilny, nieregularny. Nie sprzyja rutynie, krótko mówiąc. Ale naprawdę wyrobiłam sobie parę takich nawyków, które umożliwiły mi to, żeby przynajmniej w większości gotować sobie posiłki, które wiem, że są dla mnie dobre. I też jest tak, że ja dzięki tym jadłospisom nauczyłam się mniej więcej budować posiłki też sama. Komponować je. Dokładnie. Raz na jakiś czas, szczególnie po takim okresie, gdzie sobie myślę, że miałam sporo stresu, mogłam na przykład nie dojeść, albo mogłam mieć trochę za mało, to lubię sobie wskoczyć z powrotem tak na dwa tygodnie na ten jadłospis, bo mam wtedy poczucie, że organizm się szybko reguluje, wchodzi na takie wysokie obroty. No i tak, jakby musisz myśleć też wtedy, nie? Dokładnie, nie muszę kombinować i tak dalej, ale jak czuję, że już nie chce mi się być na jadłospisie i mam ochotę sobie sama pogotować,
to ja już mniej więcej wiem, jakie Super. proporcje, No. jakie proporcje używać i naprawdę to nie jest coś, nad czym nadmiernie skupiam uwagę. I Tak. to jest po prostu wolność. Wolność, którą odzyskujemy i naprawdę myślę, że każda osoba, która długo jest w deficycie, absolutnie zrozumie i doceni tą Myślę, wolność, że tak. jaką jest Oczywiście. właśnie nie życie non-stop kolejnym posiłkiem. Ja wciąż dostaję mnóstwo wiadomości właśnie od dziewczyn. O, Olga, co zrobiłaś, że tak schudłaś? Ile ćwiczysz, co ćwiczysz i tak dalej. Jakby, no to jest troszeczkę frustrujące, bo ja wiem, że to jest wciąż ten mindset, który Tak, nie pozwala tak. Dostrzec prawdy, czyli wyciągamy tylko wybiórcze informacje, które pozwolą nam utrzymać status quo, tak? Czyli dziewczyna wciąż chce być w deficycie, tylko myśli, że schudła dlatego, że nie wiem, że ćwiczę, a ćwiczę mniej. Mniej niż podczas restrykcji. To też jest bardzo ważne, bo wtedy ćwiczyłam 3 razy w tygodniu, 1,5 godziny na siłowni, dlatego bieganie, tego było naprawdę dużo i czasami mi się zdarzało ćwiczyć 2 razy dziennie. A teraz ćwiczę sobie 3, czasem 4 razy w tygodniu, 30-40 minut i to jest wszystko. I Tak. a też jak mam też jakiś bardziej intensywny okres, to zdarza mi się, że ćwiczę raz w tygodniu i to też jest okej. I niesamowite jest to, że można wciąż jakby... inaczej, wiem, jakie to jest trudne, żeby wyrwać się z tego Tak, myślenia. To jest niesamowicie trudne, żeby w końcu zwrócić uwagę na to, czego potrzebuje nasz organizm po tylu latach, gdzie wszystkie jego potrzeby były po prostu zaniedbane. Dokładnie. I ja wierzę w to, że potrzebna jest pewna gotowość, ale też świadomość. I oczywiście te sytuacje mnie bolą, kiedy ktoś wyciąga tylko te wybiórcze informacje i nie widzi całości, czyli No tak. tej najważniejszej rzeczy, którą mówię, czyli że trzeba jeść wystarczająco dużo. Ale wierzę, że im więcej będziemy o tym mówić, im bardziej to się będzie przybijać do świadomości jakby społecznej, tak. Tym większa szansa, że już nikt nie będzie kombinował w ten sposób. Tak, no myślę, że po prostu lata promowania diet niskokalorycznych, czy to w tych kolorowych gazetach kiedyś, czy to wbijanie nam do głowy po prostu tego, że dieta 1000 kalorii, bo kiedyś tylko takie diety przecież były opisywane, Tylko. jest dobra, no wpływają teraz na efekty, które widzimy. Myślę, że teraz powoli ta świadomość będzie się zmieniać, bo jednak coraz więcej się o tym mówi, jednak dietetyka też mocno poszła do przodu, dużo więcej osób wypowiada się na temat diety w taki bardzo rozsądny sposób. Zresztą widać ten trend, że raz, że body positive, tak jak mówiłaś, dwa, że, który też jest oczywiście bardzo szerokim tematem, ja nie chcę tutaj teraz jakby podpinać się pod wszystko, co jest promowane w ramach tego, natomiast raz, że to, dwa, że cały czas przypominanie o tym, że restrykcyjne diety, bardzo restrykcyjne, nie są po prostu dobre, po prostu nie są dobre. Po prostu Dokładnie. najlepiej jest znaleźć sobie jakiś złoty środek, wrócić do tego, co zazwyczaj było bagatelizowane, czyli te potrzeby organizmu, to, że trzeba odpocząć, to, że trzeba zadbać o siebie, niekoniecznie super restrykcyjnymi dietami i bardzo, bardzo, bardzo wysoką aktywnością fizyczną, do której nasze ciało nie jest przystosowane. I wtedy ciało nam się zaczyna odwdzięczać, po prostu cały organizm zaczyna działać właściwie. Absolutnie. Ja już tak sobie pomyślałam teraz, że często argument, który słyszę, to jest to na przykład, że ja już raz schudłam na diecie 1200, więc dlatego chcę się jej trzymać. No i to jest właśnie, to jest jakby pułapka, bo owszem, za pierwszym razem pewnie schudniesz, tylko że nie będziesz w stanie być w takim deficycie zbyt długo. I jeżeli nie wyjdziesz z tej diety szybko i mądrze, no to niestety będziesz chciała, to pewnie albo czekać się efekt jojo i będziesz chciała znowu się tak odchudzić, a Tak. następnym razem już organizm będzie wiedział, jak się przed tym bronić. I Oczywiście. Jest to doświadczenie. I Oczywiście, to jest właśnie tak. Znowu coś, o czym ty właśnie wspomniałaś, że organizm jest mądry, a my jakby traktujemy go, jakby był po prostu Jest robotem. Totalnie. Dokładnie, I miał robić dokładnie to, co my chcemy. I właśnie to oddzielenie się tej naszej jakby tożsamości od ciała. I tak, dokładnie. Jeżeli nie ma tej świadomości, to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo niedobre i jednak odnowienie tej relacji z własnym ciałem i też, oczywiście to chodzi też o akceptację tego, jak ono wygląda, ale przede wszystkim myślenie o tym, co jest dla niego dobre. A nie jak go zajechać, nie?
a nie go zajechać. I właśnie to mnie chyba teraz też przeraża, to okrucieństwo. To okrucieństwo samych siebie wobec własnego ciała, które jest tak naprawdę bardzo dla nas cenną rzeczą w cudzysłowie, tak? Bo bez niej byśmy nie mogli funkcjonować. Doświadczać. Nic właściwie byśmy nie mogli. Czegokolwiek. To jest nasz wielki skarb, który traktowałyśmy, czy traktujemy, bardzo surowo. I bez szacunku właściwie. Totalnie bez szacunku. I jakby też to w ogóle teraz też jak o tym myślę z perspektywy czasu, to właśnie to myślenie, że to jak wyglądamy jest najważniejsze, że to jest jakby główne źródło naszej samooceny. Tutaj jest moim zdaniem też coś, nad czym trzeba popracować, prawda? Że tak jakby odbieramy sobie sami pewnie też, też zdolność do tego, że mamy jakieś talenty, że jesteśmy mądrzy, zdolni i mamy po prostu też inne i coś innego do zaoferowania. I wydaje mi się, że to też jest jakby trzeba do tego podejść bardzo holistycznie, tak? I wszystkie aspekty rozważyć, ale przede wszystkim traktować siebie i nasze ciała z należytą troską, bo ona się tak jak mówiłam, to odejść. Zdecydowanie się zgadzam, Olga. Dobra, to teraz już na sam koniec bardzo bym Cię poprosiła o to, abyś dosłownie powiedziała w dwóch zdaniach jakiś taki podsumowujący przekaz dla naszych słuchaczy. Jeżeli jesteś teraz w takim punkcie, że bardzo, bardzo chcesz schudnąć, ale Ci się to nie udaje i dotychczasowe metody zawiodły, to proszę, 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 rozważ możliwość, że być może diety niskokaloryczne to nie jest rozwiązanie i że być może najlepszym rozwiązaniem jest poszukanie tego, które będzie dla Ciebie dobre na dłuższą metę, nie na krótką, nie na chwilę, tylko coś, co sprawi, że będziesz szczęśliwa ze sobą przez całe życie i coś, co sprawi, że będziesz mogła zadbać też o inne aspekty swojego życia. Bardzo Ci tego życzę i mam nadzieję, że jak najwięcej osób zastanowi się nad swoim podejściem do odchudzania i w ogóle do zdrowia i rozważy inne rozwiązania. I najlepiej to najzdrowsze. Super. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wezmą sobie to do serca, ale myślę, że w naszej rozmowie było wiele takich aspektów, które były niesamowicie ważne i ewidentnie płynące raz, że z doświadczenia, a przede wszystkim z serduszka Twojego. Tak, bardzo, bardzo bym chciała naprawdę pomóc jak najwięcej. Pomóc. Ja osobiście pewnie nie pomogę, ale ale chociażby zasiać to ziarno takiego zastanowienia się nad sytuacją, prawda? Dokładnie. Po prostu pokazać, jakby uświadomić, że to może wyglądać inaczej i chciałabym, żeby jak najmniej osób cierpiało, bo to jest cierpienie. Po prostu być 10 lat w deficycie kalorycznym, to jest cierpienie i cierpi na tym ciało, cierpi umysł, cierpi wiele aspektów, wiele płaszczyzn w naszych życiach i naprawdę ja chcę jak najwięcej widzieć szczęśliwych osób, szczęśliwych kobiet i kobiet, które realizują swoje pasje i swoje marzenia, a nie tylko się odchudzają. Zdecydowanie tak. Olga, to co? Chyba już mamy wszystko. Chyba wszystko mamy. Ja Tobie bardzo dziękuję za te trzy nasze ostatnie spotkania. I osoby, które jeszcze nie widziały live'a u Ciebie, bo on jest gdzieś zapisany, prawda? Tak, u mnie na IGTV jest. Tak, na Instagramie, to ja podeślę, na pewno dodam w opis link do tego, dodam jeszcze opis, przepraszam, link w opisie do naszego spotkania w pytaniu na śniadanie, bo tam choć krótko, no to też było to ciekawe doświadczenie. I co? I mamy to. To mamy to. Dziękuję Ci bardzo, Rodko, za udostępnienie mi platformy, żeby podzielić się moją historią i super. Mam nadzieję, że będzie jakokolwiek ona inspirująca do zmiany. Do zmiany myślę, że tak. Myślę, że tak i też bardzo, bardzo Ci dziękuję, zwłaszcza, że nasi słuchacze nie wiedzą, ale my 1,5 godziny próbowałyśmy się połączyć, bo Zoom nam nie działał, także my tutaj nie gadamy tylko godzinę, a tak naprawdę już 2,5 godziny, także spędziłyśmy dzisiaj pół dnia razem na odległość, ale mimo wszystko. Jak zwykle przyjemnie, Dorotko, ja się zawsze cieszę, jak mogę z tą zobaczyć, pogadać, a szczególnie na temat tak ważny i obu nam bliski i powiem tak, na którym byśmy mogły przegadać jeszcze wiele, wiele godzin.
ale wydaje mi się, że to najważniejsze rzeczy padły. Te najważniejsze rzeczy padły i z tego się bardzo cieszę. I tak jak mówię, dziękuję, że mogłam razem z Tobą przeżyć to doświadczenie i wychodzenie z deficytu, jak i dzielenie się teraz tą historią. Również Ci bardzo dziękuję i dziękuję też za otwartość. Dziękuję. Ściskam mocno. Pa, pa. Pa, pa. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!